Witam w nowym vlogu 646. Dzisiaj was zapraszam na super ciekawy tenisowy odcinek, ponieważ odwiedziła mnie jedna z czołowych zawodniczek w Polsce tenisa, Iga Świątek. Siema. Pierwsze ważne pytanie. Gotowa? Zawsze. Tylko dajcie mi się przebrać. Zacznijmy rozgrzewkę. Yo, my się właśnie rozgrzewamy, a ja przy okazji wam opowiem trochę o moim dzisiejszym gościu. Iga ma 19 lat i jest w top 50 najlepszych zawodniczek na świecie. Na swoim koncie ma już m.in. pierwsze miejsce w juniorskim Wimbledonie, świetny debiut na Roland Garros oraz pokonanie Caroline Wozniacki. Od niedawna wspiera ją Red Bull, który umożliwił mi wepchnięcie kilku godzin nagrań w jej jakże intensywne dni treningowe. Kurczę, ten serwis to ona ma potężny. W dzisiejszym odcinku mamy 5 wyzwań, które będą tenisowo-trampolinowe. I uwaga! Zwycięzca każdego wyzwania zgarnie puszkę nowego Red Bulla Summer Edition, który jest pyszny, bo już go próbowałem. Także oglądajcie do końca, bo będziecie mogli wygrać całą zgrzewę tych Red Bulli. Za chwilę je pokażę. Oraz jeszcze przenosimy się na kort, gdzie zobaczymy, jak naprawdę Iga wymiata. No, czas na pierwsze wyzwanie. Pierwsze wyzwanie, będziemy sobie tak oto odbijać piłkę rakietą i będziemy musieli przejść tor przeszkód, który właśnie tutaj ustaliłem i ustawiłem. Słuchajcie, on nie jest długi, ale na końcu musimy tutaj wskoczyć i odbić piłkę tak od tamtej ściany, żeby stojąc nadal na tym klocku ją złapać. Gotowa? O Jezu, zobaczymy, aż to wyjdzie. No to jest połączenie trochę... Nie jest takie proste. Tak, to jest połączenie mojej dyscypliny z twoją, także haha, zobaczymy, jak ci pójdzie. Akcja! Czas już się odmierza. Oj, prędkość jest całkiem. Wow, tylko żeby piłka nie spadła. Teraz nam mini tunel i uderzenie. I się udało, teraz ty. Kurczę, dobrze jej poszło. Za pierwszym razem uderzyła i złapała. Nie wiem, czy sobie poradzę w tak dobrym czasie jak Iga. Chyba mamy to, mamy to za co, chyba możemy zdać się za remis. Okej. Na razie jest 1-1, czas na drugie wyzwanie. Wyjaśniam teraz zasady. Drugie wyzwanie będzie polegało na tym, że gramy w woleje na te dwa pola i kto pierwszy zdobędzie 3 punkty, trafiając albo w pole, albo powodując, że zawodnik nie trafi, wygrywa. Iga, pytanko, czy często grasz przy siatce? Tak, coraz częściej. Okej. Okay. Staram się jak najwięcej, no bo wszystko to jest agresywne i mogę wymusić właśnie to zepsucie przeciwniku, co zaraz będę robić z tobą. O kurde, będzie tutaj... Czuję, że mnie rozkwasi, ale będę się bronił. Zaczynamy! Out! Niestety! Nie udał się lob. Jazda! Tak blisko! 2-1 jest. Ma match point. Nie mogę tego przegrać. No dobra, no to wyzwanie przegrałem, puszka leci do
Iggy. Czas na trzecie, ostatnie trampolinowe wyzwanie, bo za chwilę przenosimy się na kort. Trzecie wyzwanie jest na równoważni. Trenujemy skupienie, opanowanie, koordynację i będziemy musieli przejść do przodu i do tyłu, żonglując. Gotowa? Gotowa, ale myślę, że nie ma takiej opcji, żebym zrobiła do tyłu. Zobaczymy. Zaliczamy, zaliczamy. No, widać, że chociaż w jednej rzeczy okazałem się lepszy. No musisz mnie nauczyć, bo tutaj w tym wyzwaniu zostałam zmieciona. Będziemy ćwiczyć, mamy 2-2, idziemy łeb w łeb, teraz czas na teleportację na korty. Jak to zrobimy? No, tak już jest sposób oczywiście. Oczywiście, może podrzucimy rakietą, tak? Na 3-4. Zobaczymy, co stanie. Uwaga, 3-4. Przenieśliśmy się na korty, gdzie Iga czuje się jak ryba w wodzie. To prawda, jest piękna pogoda, choć musimy się rozgrzać, a później zaczynamy czwarte wyzwanie. Dokładnie. Let's go! Iga pokazała mi kilka ćwiczeń na szybkość reakcji i zręczność, które oczywiście w tenisie są bardzo ważne. Koncentracja, koncentracja na korcie to jest najważniejsza rzecz, tak? Tak, oczywiście. No, tak, a to strzelałem, nie wiedziałem, że jest koncentracja wszędzie akurat najważniejsza. Poprawne. Tutaj musieliśmy dotknąć piłki o odpowiednim numerze, ćwicząc do tego poruszanie się na korcie. Trochę utrudniłem to zadanie idzie. Ty teraz jesteś 4. 4. 1. 3. Ty teraz jesteś 9. 2. Pierwiastek z 16. 1. 1 do potęgi 2. 3 do potęgi 1. Zaczynamy czwarte wyzwanie i uwaga, ja jako że jestem leworęczny, biorę rękę w gorszą rękę, czyli prawą, a Iga, jak na normalną osobę przystało, jest praworęczna, więc bierze swoją rakietę w lewą i robimy rozgrywkę na małe kara. Do 5. Gotowa? Czemu dwuręcznym nie zagrałem? Nie wiem. Pytam, czy ty kiedyś być może nie ćwiczyłaś grę lewą ręką? Nie, no ćwiczyłam, przyznam się, że czasami robimy to jako uzupełnienie do treningu, żeby lepiej mi się grało backhand. Okej, okay. Więc przyznaję. To macie wytłumaczenie. Ja nigdy nie trenowałem, dlatego mnie rozwaliła. Przy okazji nagrywek zagraliśmy kilka punktów i słuchajcie, Ekstra jest mocy prowadzić sport z mistrzem w swojej dyscyplinie. Pomimo tego, że Iga wykorzystywała pewnie jakieś 10% swoich umiejętności, to czuć było jej niezaprzeczalną pewność siebie na korcie. Co by było, gdyby wykorzystała 100% swojej mocy? Pewnie bym nawet piłki nie dotknął. Ej, ale udało mi się za to chodzić. Ostatnie wyzwanie będzie polegało na trafieniu w bidon. Nie wiem, czy trenowałeś kiedyś celność? Kiedyś tak, ale jak widać, dawno temu. Masz jeszcze szansę na remis, więc radzę się skupić. Spoczko, bo mamy 3-2 dla Iggy oczywiście. Jest!
mamy to! Kamera została zbita, piąteczka, wygrałaś tutaj wyzwanie. Znaczy to też się liczy, uznajmy, że zaliczamy. Nagrywało się. Jak się czujesz tutaj, stratując mój sprzęt? No z jednej strony nie osiągnęłam celu, ale mimo wszystko mam punkt i wygrałam, więc to liczy. Liczy się efekt, a nagrywka jest super. A bidon Red Bulla przynajmniej jest niezniszczony. Tak, 4-2, także w nagrodę dostajesz Red Bulla o letnim arbuzowym smaku. Dziękuję, teraz mogę w nagrodę odpocząć z Red Bullem w ręku, jest dobra pogoda, więc się przyda. Tak. Mam nadzieję, że trochę zaciekawiło Was to, jak graliśmy w tenisa i może sami myślicie, chcieli trochę pograć na korcie. A tymczasem mamy też do Was konkurs. Słuchajcie, możecie wygrać całą zgrzewkę Red Bulli, właśnie o letnim smaku arbuzowym. Wystarczy dać tutaj łapkę w górę oraz skomentować, które wyzwanie Wam się najbardziej podobało. Czy to niektóre na trampolinach, czy to te na kortach. Zobaczymy. Także to był Marcin Kuciński i Iga Świątek. Obserwujcie nas na Instagramach. No i co? I do następnego!